Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Tak się zaczęła kariera piłkarska Piotra Brzai w lidze. On przyszedł i zaczynał ustawiać klub. Zaczynał organizować ten klub. Ja tak zawsze określam, że Ruch zawsze był inaczej traktowany. Peter, pamiętaj, że każdy zawodnik jest. Witam wszystkich serdecznie. Spotykamy się w Międzybradziu Bialskim z byłym piłkarzem Ruchu Chorzów, panem Piotrem Czajem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Piotrze, trzy mistrzostwa Polski z Ruchem, Puchar Polski z Ruchem, rekordzista niepuszczonych bramek w polskiej ekstraklasie, medal na mistrzostwach świata jako trener reprezentacji. Czy coś panu brakuje do tego dorobku, tak z perspektywy czasu? Wie pan, trudno powiedzieć, czy coś brakuje. No, jak się tyle rzeczy, no ja mówię, w piłce nożnej osiągnęło, to brakuje mi trochę, że jako trener nie mogłem się tak spełnić, jakbym chciał. Mm-hmm. Ale czego brakowało przy tym? No czasem siły przebicia, ja to tak oceniam, no i czasem braku szczęścia. Mm-hmm. Ja pamiętam, jak żeśmy rozmawiali o braku szczęścia, jak pan jest na tej koszulce po zdobyciu Pucharu Polski z tą koniczynką. Nie wiem, czy pan kojarzy tą słynną koszulkę. I to wtedy też tak pokazywało to szczęście, o którym pan mówił. Wie pan, trudno nie kojarzyć. Ja w tej koszulce chyba z 5 lat występowałem. I to pamiętam ją jak dziś. Zielona, fajna koniczynka. To był symbol Irlandii. No, to była taka wymiana tych koszulek i ja zostałem przy tej koszulce, prawda, oddałem za to wstrętny cwet reprezentacji Polski, bo to takie były wtedy takie po prostu niesportowe. I oddałem i dostałem to i dlatego ja w tej koszulce tak występowałem. Oczywiście po latach się to zmieniło, potem widziałem, jak bramkarze się ładnie ubierali, ładne rękawiczki, wszystko. Ja czasem powtarzam, jakbym miał takie rękawiczki, to rękawice to do dzisiaj broni. Ale to a ja pamiętam, dla Pawła Czado pan opowiadał o tych rękawicach, które Jaszyn wprowadził. Tak. Z tym klejem, tak? To taka... Tak, nie, ja panu powiem, to były czasy GKS-u. To były czasy GKS-u Katowice i wtedy Jaszyn już bronił w takich rękawiczkach. I myśmy dostali też parę tych rękawic i to było tak, to były normalne skórzane rękawice, tylko takie były gumki naszywane z rakiet, z paletek do tenisa. I to czasem było lepiej jak gołe ręce, nie? Bo gołe ręce oczywiście to tak zawsze były, nie zawsze te, bo jak mokra piłka to nie było takie wyczucie, a te jednak trochę trzymali tą piłkę. Mhm. No następne rękawice to ja panu powiem, Majer wprowadził, Zep Majer, bo to ja do dzisiaj pamiętam, bo w 70 roku miałem to szczęście być w reprezentacji i widziałem to z bliska, te rękawice. A później dopiero jak byłem gdzieś na obozie, już nie pamiętam, o Maric grał kiedyś w Köln. I myśmy się tak zaprzyjaźnili, bo ja grałem wtedy jak w reprezentacji, myśmy często jeździli do Jugosławii i graliśmy wtedy reprezentacja Veles Mostar. I myśmy stanęli naprzeciwko i ja mu powiedziałem i on mnie sobie przypomniał i dał mi 5 par rękawic takich, ja do końca życia w tym broniłem. Wracając do samego początku, zaczynał pan jako piłkarz ręczny. Dość nietypowe przejście do dyscypliny, jaką jest piłka nożna. No, ja myślę, że to już kilka razy powtarzałem, ale zaczęło się rzeczywiście wszystko od piłki ręcznej. A to tylko czasem, że tak zazdrość przeze mnie przemawiała, bo mój brat starszy nagle zniknął z podwórka, z tej gry, on mówi, że chodzi na treningi do piłki ręcznej.
Więc ja też chciałem być, ale on oczywiście nie był taki stały, on po 2 miesiącach skończył, a ja zostałem. Ale ja nie broniłem w bramce, bo to ja grałem w polu, wtedy jeszcze jednostka była, osobowa. Ja grałem w tej jednostce i później przeszło się na siódemkę, ale na siódemkę się przeszło do hali. I grałem w tej hali i normalnie, wszystko by było ok, bo to bym tak został. Ale nagle był taki turniej piłki nożnej. Stal Bobrek tam gdzieś, czy Bobreka? Chyba Stal Bobrek, tak. Stal Bobrek i był taki trener Tomik na mojej ulicy mieszkał. On mnie zawsze obserwował, nie? I on mówi, chodź Piotr, słuchaj no, ja mam taką sprawę do ciebie. Nie chciałbyś pobronić u mnie w hali, my gramy, wiesz, w tej hali na małe bramki, ty już jesteś z piłki ręcznej, to mniej więcej wiesz, jak się ustawić. No to ja stawiałem warunki oczywiście. Ja mówię, ja mogę jechać, ale nie za darmo. A mówię, oczywiście, że nie. Dostaniesz podwójną dietę. Wtedy dieta była 19,50, to była jedna tabliczka czekolady, a ja dostałem dwie. Czyli dwie tabliczki. Tak. To od tego się zaczęło to, że pan słodycze lubi. Tak, być może, być może. I wtedy ja stałem na tej bramce, no ja się nie ruszałem, bo mniej więcej zasady, jak w bramce się stoi, bo wiem, bo z piłki ręcznej, to stałem, no strzelali we mnie, to strzelali we mnie, nie? Tak jak się obroniłem, to jakoś po jakimś czasie do klubu przyszło powołanie do reprezentacji junior. Piłki ręcznej? Nie, piłki nożnej, bo ja grałem wtedy w piłce. Oni wiedzieli tylko nazwisko i klub, ale nie wiedzieli, że ja w ogóle nie należę do sekcji piłki nożnej. I ktoś tam mówi, ty Tomik, on się Tomik nazywał, bardzo fajny zresztą, on mnie tak trochę prowadził. On mówi, ty słuchaj, no ty masz jakieś powołanie z juniorów. On patrzy, on mówi, nie, to jest piłka ręczna. Mówi, ale to przyszło z piłki nożnej. I on mówi, popatrzył, mówi, ty, ja mu to dam. Niech tam jedzie. Wtedy na Zrywie, Zryw był wtedy słynny, bo chyba mistrz Polski. Z profesorem Murgotem. Tak, z Murgotem i ja tam pojechałem. Jak tak patrzę, żadnego nie znam, bo to co to tam, to elitę, to była reprezentacja śląskich juniorów, powołanie. I ten Murgot tam siedzi i ja mówię, ja się tu miałem zgłosić, nie? No bo nie wiedziałem. A on mówi, z jakiego klubu? Ja mówię, no ja z Bobka, tylko że ja gram w piłkę ręczną. Ja mówię, jak to w piłkę ręczną? No bo ja mówię, widocznie jakaś pomyłka była, bo ja raz na hali tam broniłem. I przyszedł do niego taki był bramkarz w Górniku Zabrze, chyba Kobzik. Ja, on mi powiedział, nie, to jakaś pomyłka. To ja to wziąłem znowu, nie, ten sprzęt, ten worek, co mi w klubie dali i idę. A w międzyczasie podobno Kobzik do niego podszedł, mówi, trenerze, ja dzisiaj nie mogę grać, ja jestem chory. I to tak 100 metrów może było. I nagle słyszę, ej! Nawet nie wiem, on zapomniał nazwisko, bo on nie był najmłodszy. Mówi, ej, chodzi no! To możesz pogonić, ja mówię, no postać mogę, nie? No. I tak się zaczęła, bo to wtedy obserwatorzy, trenerzy byli, nie? Między innymi trener Nickel, któremu bardzo dużo zawdzięczam, bo dzięki niemu wydostałem się, że tak powiem, na piłkarski świat. I stoję w tej bramce, nie? No jakoś widocznie może dobrze wypadłem, bo po meczu zaraz wziąłem te manetki i zaraz w nogi, bo żadnego nie znałem. Też siebie nie oceniłem, czy dobry, czy zły. Zry wtedy była potęga, czy tam puściłem bramkę, też nie mogę powiedzieć. W każdym razie leci ktoś za mną. Mówi, ej, halo, zaczekaj no. Ja mówię, on mówi, nie znasz mnie, ja jestem trener Nickel, nie? Ja mówię, no tak, ale nie pan, ja panu zaraz powiem, ja nie jestem piłkarzem. Ja to przez pomyłkę jestem. On mówi, nie, ty nie jesteś, ja coś innego. Nie chciał przyjść do Rapidu Wełnowiec. Oni byli wtedy w trzeciej lidze na pierwszym miejscu. Ja mówię, ale co ja bym tam robił? Bo no, mamy, szykujemy się na drugą ligę. Bo ja tak na niego patrzę, ja mówię, trenerze, ja nie mam jakiegoś doświadczenia w tym. Ja w polu gram, nie? Mówię, nie, ale widziałem, ja cię już obserwowałem na tej hali, ty masz te ruchy tego, a my mamy brak takich młodych. No to ja mówię, dobrze, no.
Tylko że ten dojazd jest daleki, nie? Bo to tramwaj z Bytomia, musiałem na piątką do Bytomia, z szóstką do Katowic. Ja mówię, ale on mówi, to nie szkodzi, to jakoś wszystko załatwimy. No i się zgodziło. No i nagle przyszło tak, że ja przyszło takie do klubu, że ja chcę odejść do innego klubu. I wtedy w Slavia Ruda, taka drużyna, a ze względu, że wszyscy tacy te pracownicy administracyjni z Rudy byli, bo tam wybudowali osiedle i się przeprowadzili. A mówię, nie, jak już ma odejść, to do Slavia Ruda. No ale między innymi w Bobku się nagle dowiedzieli, że jest jakiś bramkarz, nie? I był taki trener Kulawik, no, reprezentant Polski, nie wiem, czy przed wojną, czy po wojnie, już nie pamiętam, z Polonii Bytom. I on trenował Bobrek. I wzięli mnie za rezerwowego. I grali tam gdzieś jakiś mecz, a w bramce, pamiętam, był taki Peszkę. Bardzo dobry zresztą. No ale w tym dniu mu nie szło, czy do tyłu poszło, nie? I ten Kulawik taki zdenerwowany, dawaj no tego rezerwowego. A ten kierownik mówi, ale on jest piłki ręcznej. Jak z piłki ręcznej? To co tu robi na tej ławce? No bo on dostał powołanie, to obojętnie, niech wejdzie, ja z tym nie będę grał. I się okazuje, że miałem szczęście też znowu, może dwa razy mnie nastrzelili czy coś, że nie puściłem bramki. I on mówi, słuchaj, to Kulawik przyszedł, od dzisiaj trenujesz w pierwszym zespole. No i grałem w tym Bobku aż do końca i później przyszedł, miałem nawet kontuzję, ale przyszła Slavia Ruda, a ja z tą kontuzją, tą nogę w gipsie, bo to tam 3 miesiące miałem nogę w gipsie, bo tam miałem jakieś mięsień cały tam nieprzerwany całkiem tylko i zostałem w Slavii Ruda. Po roku znowu się zjawił Nikiel, bo tam mówili w Slavii Ruda, to był Rapid Wełnowiec, to była taka chyba narzędzia górnicze robili. I tam zawsze jeździli z tej Slavii ci piłkarze, bo oni na górze pracowali, pojeździli zawsze po te jakieś łańcuchy. I ten Nikiel mówi, to jak tam ten wasz bramkarz, a ten powiedział, no kurczę, on dopiero 5 bramek mówi. I za 3 dni już u mnie siedział Nikiel i ciągnął mnie i wtedy się zgodziłem i jeszcze w międzyczasie, jeszcze na drugą rundę, bo wypożyczyli Bema, bo Bem był w Slavii, wypożyczyli na tą drugą, bo nie mieli bramkarza, wypożyczyli, ale w zamian później ja szedłem do GKS-u i tak się zaczęła kariera piłkarska Piotra Czaji w lidze, bo to była już druga liga i myśmy awansowali do pierwszej ligi i tak zostałem, chyba 6 lat tam grałem i... No ale w Katowicach też chyba przyjemne wspomnienia. Więc ja bym tak powiedział, jakbym miał porównać te dwie drużyny, Ruch Chorzów i GKS, to GKS, jako gdzie była większa koleżeńskość, to była w GKS-ie, a w Ruchu było więcej zawodostwa. To był taki profil zawodowy i to się nawet w podświadomości to u mnie zostało, bo ja grałem kiedyś taki turniej już w Old Boyach, były dwie drużyny, między innymi był GKS i Ruch. I grałem i w Ruchu, i w GKS-ie. W GKS-ie się czułem swobodnie, a w Ruchu już były pewne napięcia. Takie, o kurczę, to gram teraz taki, wie pan, renomowana drużyna i to już było inaczej. Już nawet psychicznie już byłem inaczej ustawiony. To pana przejście z GKS-u do Ruchu, słynne wówczas na całą Polskę, konflikt między działaczami. Niektórzy mówią, że to od pana się w zasadzie zaczęły te niesnaski między tymi dwoma drużynami. Jak pan to z perspektywy czasu ocenia? Więc ja powiem tak. Oczywiście, jak ktoś chce zrobić taką politykę złą, to zrobili. Bo rzeczywiście, przecież w tym czasie odszedł Zuzok do Zagłębia, wtedy odszedł Wraży do Górnika, a ja ze względu na to, że idę do hutniczego klubu, to było niemożliwe. Mhm. Ja tam nawet miałem parę, 2 czy 3 miesiące, nie mogłem grać, ale to było to. I to się zaczęło tak, że Czaja ma zostać w GKS-ie, bo to górnictwo. Tak zrobili, że później rzeczywiście nakłonili tych kibiców, bo to wtedy takie byli kibice, i to oni zaczęli tam z Ruchem wojować, czy odwrotnie. Czyli prawdą jest to, że czasu taki konflikt był między kibicami, ale to tylko wynikało z tego, że górniczy klub i hutniczy, a wtedy to była wielka jakaś rywalizacja. Tutaj Chorzów był w zasadzie jeden hutniczy, bo Sząbierki górniczy. Polonia Bytom była taka pół na pół, Zagłębie Sosnowiec, Górnik Zabrze,
to było może 5-6 drużyn, bo to było górniczy, a tutaj ruch był hutniczy i to chcieli go może... Oczywiście on osiągał sukcesy z ruch, bo w 68 czy 9 nawet ruch zrobił mistrzostwo, chyba za wieczorka, i to on zawsze był trochę lepszy, że tak powiem, już był z górnikami rywalizował, czy z górniczymi klubami rywalizował, i to tak się to zaczęło. Zaczął pan ten rekord słynny w GKS-ie, skończył w ruchu. W ogóle sobie pan zdawał wówczas sprawy z tego, że minuty lecą nieobronionych? Nie. Ja powiem tak. O tym, że rekord jakiś można pobić, wspomniał Rotter. Bo tak, był Groteński, który tam, nie wiem, 600 czy 700 minut bez bramki. I zaczęli wielcy pisać i następny mecz już dostał bramkę i było po rekordzie. A ten Rotter nagle mówi, my przecież też już mamy chyba 6 meczów mamy bez bramki. I od tego czasu zaczęło się liczyć. Oczywiście przy tym jest szczęście, bo to nie powiem, że taki dobry byłem, choć to był mój okres, gdzie w reprezentacji występowałem, czy to w olimpijskiej, czy w młodzieżowej, czy w pierwszej nawet, bo z Irak, to już były takie, że to już byłem zawodnikiem reprezentacyjnym, bo nawet zawsze mówiłem, za każdy głupi mecz w reprezentacji więcej dostaję w GKS-ie. Ale to już pomijając. No i to dopiero wtedy zaczęło się to liczyć. Jak już było prawie, że ostatni mecz był chyba 10, no to już wtedy dopiero gazety to przyjęli, że jak ja to dobry jestem, ale myśmy grali na Gwardii, to naprawdę ja nawet jakbym się tyłkiem obrócił, to mnie w tyłek uderzyli. No bo to tak później idzie, sprawa serii, nie? A później w ruchu dostałem bramkę, ja pamiętam, Kozarski ją strzelił. I to tak strzelił przez przypadek. I to z mojej winy, to była moja bramka. Tylko, oczywiście myśmy ten mecz nie przegrali. Ja nie wiem, czy remis był, czy 2-1 myśmy wygrali. Tylko pierwszy, co przyszedł, Czcionka, taki ten prezes. I taki mówi, myśmy go kupili, żeby bramki nie puścił, a on tu bramkę puszcza, nie? I tak się zaczęło, też miałem w tym ruchu z początku przeboje, bo później zaraz złapałem kontuzji po jakimś, oczywiście na Legii, że tam graliśmy w byliśmy zawodnikami reprezentacji, ale graliśmy na ruchu, prowadzimy 1-0 i tak nieszczęśliwie, ja uważam, Gadocha mnie uderzył kolcami, przejechał mi po głowie, mam tu jeszcze ślad cały, nie? I wywieźli mnie do szpitala. Tam w szpitalu się dowiedziałem, że ruch przegrał chyba 2-1. No i to tak się zaczęła moja pechowa droga. Cały czas myśmy później na obozie byli, całe to było, to już było Górskiego, to już Koncewicza zmienili, bo ja się w międzyczasie z Albanią grałem i potem na Górskiego zmienili i tam była cała plejada tych zawodników i dobrze szło wszystko. Tam byłem dosyć poważany nawet z początku Górskiego. I stało się na Górniku Zabrze, że zderzenie nawet z Antkiem i z Lubańskim, oczywiście żaden nie był winny. Czasem tak w humorze mówię, ale to lepiej nie gadać. Antek był trochę głuchy na lewe ucho, przygłuchawy, tak powiem. No i czasem jak się mówi o moje, nie wszystko słyszą. On się obrócił, a Lubański na niego wpadł, on na mnie i koniec mojej kariery. I tak się zaczęło później, że no, już byłem ten trzeci, czwarty, już mnie w ogóle nie brali pod uwagę. No i później nastąpiła zmiana trenera. Oczywiście trener przyszedł takim wielkim hukiem, mówi, a ty byłeś w reprezentacji, tak nie, wszystko się zaczęło, no ale... Trener Wiczon. Tak, ale psychika mnie nie była już ta. Już byłem taki podłamany psychicznie, bałem się, jak widziałem wielkiego napastnika, to nawet bałem się wyjść na przedpole. Ja myślę, że to później tak się zacząłem pomału zbierać, no i tak my grali i tak jedziemy po jakimś meczu i tak siedzi Dzieląg, taki działacz, i siedzi Wiczan i ten Wiczan mówi, a Dzieląg, jak my chcemy mieć dobrą drużynę, potrzebujemy bramkarza. No i tam były takie, ja to słyszałem, nie? No ale... Miałem też takiego menedżera, który chciał, żebym wyjechał na zachód, bo on opierał się na nazwisku, nie na formie, tylko na nazwisku. I on mówi, wiesz co, ja ci załatwię na zachodzie drużynę. Pojedziemy na testy. To był tak Duisburg.
No i ja mówię, dobrze, no ale idę do tego trenera, ja mówię, trenerze, ja wiem, jak sprawa stoi, ja tu nie mam wielkich szans, ja bym chciał, żeby pan mi później, tak jak ja się będę bronił, bo nie mamy, bo był Kurowski, był taki jak ja, był jeszcze inny jakiś bramkarz, ale nie, lepiej nie wspominać. I mówię, ja mam drużynę, trenerze, ja wyjadę. Chciałbym wyjechać. Ja wiem, że to ciężko, ja już miałem wtedy chyba 30 lat. A on mówi, wiesz co, Peter, ja ci coś powiem, ja ci dam zgodę, ale jak mi przyniesiesz bramkarza takiego dobrego, ja ci powiem kogo. Wtedy brylował Ochman, tak, bo to z tych młodych takich bramkarzy to był Ochman. No ja z tym Ochmanem tak pogadałem, słuchaj, no jest taka sprawa, co zrobić? Za przejście to wiesz, Ruch potrzebuje bramkarza. Ale to tak szybko nie idzie. Nie? On mówi, to wiesz co, jak będzie koniec, to pogadamy. I na tym się skończyło. I jak mi on powiedział, że ja mam szukać bramkarza, ja mówię, trenerze, to ja se teraz tak będę sam trenował. A on mówi, wiesz co ci powiem, Peter, to weź jeszcze Jacka i chyba Wolnego. Jacka i chyba Wolny taki był. Ja mówię, dobrze, to będziemy trenować sami, ja będę tam wszystko ustalał. No ale jak zacząłem trenować sam, psychika mi się podbudowała, bo jestem teraz, ja już zresztą miałem papiery trenerskie, psychika mi się odbudowała, ja mówię, kurczę, pieczony. I tak nagle zaczęło się, coraz zacząłem być pewniejszy, psychika była moja się poprawiła, coraz pewniejszy, nie? Jak już wtedy byłem taki już pewny, ale już prawie, że sezon skończył, myśmy wtedy chyba zrobili wicemistrza, ale nie jestem pewny, bo ja tych tak, pierwszy sezon przed Wiczanem. Tak, no to idę do tego Wiczana, mówię, trenerze, załatwiony. Ma pan bramkarza, jakiego pan chciał? Bo ma przyjechać ten menedżer i on z klubem to załatwi. To patrzy na mnie, mówi, Peter, ale ja bym chciał takiego, jak ty jesteś. Ja tak patrzę, mówię, trenerze, takiego pan w Polsce nie znajdzie. Odwróciłem się i poszedłem. A on jeszcze za mną krzyczał. To masz rację i dlatego ty zostaniesz. Ja, jak pan tak z perspektywy ocenia na tle tych wszystkich trenerów, z którymi pan miał kontakt, Michała Wiczana? Czy to była... Czytałem o nim, jak to był człowiek, o którym dzisiaj mówiono by się, że to jest jeden z najlepszych trenerów na świecie. To wówczas w latach 70. Czy to też było tak widoczne, że to jest trener z innej bajki, z innej epoki? Tak. Ja mówię inny. Dlaczego? On przyszedł i zaczynał ustawiać klub. Zaczynał organizować ten klub piłkarsko, bo ten klub nie był nigdy piłkarsko. Tam to jak to wszystko szło. I on zaczynał organizować od sprzętu, przede wszystkim od dyscypliny w drużynie. Od tego zaczął. Dla niego nie było tam obojętnie, czy najlepszy mógł wylecieć. U niego nie było tak. I od dyscypliny. Oczywiście on miał inne metody trenowania. Czy dzisiaj jakby my dyskutowali, czy byli dobre, czy niewłaściwe. Jeżeli on zrobił dwa razy Mistrzostwo Polski, a trzecie mu zabrali, to ja uważam, że nawet każda metoda, która dąży do celu, jest właściwa. I właśnie dlatego on zaczynał organizować sprzęt. On zaczynał organizować turnieje. Myśmy wyjeżdżali do Ameryki, myśmy jeździli do Maroka, myśmy wszędzie jeździli, nawet dwa razy byliśmy w Ameryce, więc zawsze to było coś nowego. Jeszcze jak podparte to było drużyną, dlatego był wynik. Ja dzisiaj to tak obserwuję z perspektywy, jak ja bym miał analizować, bo ja mogę powiedzieć tylko o sobie, jak ja bym miał analizować te metody treningu, to każdy trener miał inną, ale ja uważam, oczywiście to może nie każdy się zgadza, jeżeli ja bym miał porównać metody treningu Wiczana a Jezierskiego, to muszę powiedzieć, że Wiczan miał w tym myśl, a Jezierski miał ciężkie treningi, ale odpaczone od kogoś, od lekkoatletyków, i to była zbieranina. A to w zasadzie się nie zgadzało. Ktoś może zarzucić, że ja mam... Nie. Ja byłem nawet za Jezierskiego, byłem nawet drugim trenerem. I to wiem, i dlatego ten klub długo nie wytrzymał.
ten klub długo nie wytrzyma. Zrobił mistrzostwo, oczywiście mogę powiedzieć, nie wiem, zrobił mistrzostwo. I to ja, część to jest też zasługa tego Wicza, tego Jeziorskiego, bo on też w pewnym sensie gonił i to uważa, to jest zasługa. Ale później co? Pojechaliśmy na Dynamo Berlin, ile to nam... To u siebie już nie było szans, bo to nie była drużyna jako całość przygotowana na Europę. A Wiczan przygotował nie na ligę, na Europę. Ćwierćfinał Pucharu UEFA, przegrany z Feyenoordem, ćwierćfinał obecnej Ligi Mistrzów Saint-Étienne. To były największe sukcesy wówczas klubowe. Tak, ale ja uważam tak, jak my byśmy nie byli z obozu tego socjalistycznego, to by my dalej przeszli. Bo na Feyenoordzie nas wyraźnie skrzywdzili. A na Saint-Étienne tak samo. Tak samo nas skrzywdzili. To pan Jan Benninger opowiadał, że nawet jakbyście wygrywali, to i tak byście przegrali we Francji, nie dali wam w ogóle pograć sędziowie. Oczywiście, sędziowie to tak zrobili. Myśmy grali z Fenerbahce. Był sędzia zachodni. Dla niego to było obojętne. On raczej, ja myślę, że raczej był sprawiedliwy. Bo może Turki mu tak wisiały jak Polska. Ale grał sprawiedliwie. Myśmy na Fenerbahce wygraliśmy 2-0. A u siebie było chyba 2-1. I oni tak mówili z politowaniem. No, przyjęcie do nas. No. No. A Wiczan był stary cwaniak. Był dobrym taktykiem. I co było ważne u Wiczana? On tak jak on zażądał, tak trzeba było grać. Jak ja to wymienił zaraz, nie? Ja tylko zawsze z ławki jak coś zawalę. No ale u niego cały czas grałem. Doktor Kapek mi opowiadał, jak graliście właśnie w Turcji, że było śmiesznie, bo Turcy wszystkim was zrzucali, jak żeście wychodzili, jak żeście siedzieli na ławkach, owoce, pomarańcze, cytryny, i niektórzy z was się zastanawiali, czy czasem nie pozbierać tego i nie zabrać. Tak, ale czasem Kapek o jednym nie powiedział. Myśmy kiedyś grali w Argentynie. O moczu. I one takie mieli, na tym nasikali takie kurde. I ja, tam coś się stało i on przyleciał, miał taką ichową kurtkę brązową, do dzisiaj pamiętam. I on parę razy dostał. Opowiadał mi o tym moczu, mówił, że w życiu nie zapomni meczu w Argentynie, jak siedzieli i nagle worki zaczęły lecieć. Gdzieś tam coś skapło, nagle ktoś dostał, okazało się, że to mocz jest tak, normalnie. Tak. Oni na boisku tam nasikali do tego. To było, ja w ogóle... Takie typowe bomby, że tak powiem, w stronę tych ławki. On śmierć. Kto mi tam kazał jeść platą? A to było typowe, no 3 metry po tym było taka ta ludzie, nie? A to było dziś. No. Ja się tak zastanawiam, bo jak czytam wywiady zawodników z tej drużyny odnośnie tych meczów w europejskich pucharach, bardzo zawsze był nagłośniany ten mecz Saint-Étienne, a wy za każdym razem podkreślacie, że byliście bliżej przejścia Feyenoordu w pucharze UEFA, że tam jednak było zdecydowanie lepiej się czuliście niż z tymi Francuzami. Ja, jak to tak? Ja mówię dlaczego. Myśmy byli co najmniej równorzędnym przeciwnikiem Feyenoordu. A w tym meczu, ja nie pamiętam dokładnie, ale w tym meczu miał chyba albo Herisch, ja nie chcę tutaj pomylić nazwiska, ale miał, 4 minuty chyba do końca, miał prawie że pustą bramkę. Okazję miał, mógł strzelić i wygramy i przechodzimy. A oni w zasadzie, no może ktoś mówi, że tam dobrze broniłem. Ja nie pamiętam. Muszę powiedzieć, nie pamiętam. Tam różnie mówią, bo jak przyjeżdżę, to... Ale ja to, co obronię, to ja nie pamiętam. Ja to, co puszczę, tylko pamiętam. No. Wie pan, co jest ciekawe? Jest... Na ruchu często było 40 tysięcy. I czasem się zawaliło bramkę. Czy błąd się jakiś zrobił? I w tych 40 tysięcach ludzie krzyczą. A wystarczy, że tam ktoś krzyczy. Ej, Czaja, ty! Ha! Zaraz to słyszałem. Każdy ma to, mimo że to jest 40 tysięcy. Szum. A takie rzeczy... Ale motywowało czy przeszkadzało? Różnie to bywa. Różnie. Na Stadionie Śląskim myśmy grali, to było prawie widownia, bo to byli w zasadzie dwóch meczy. To w zasadzie... Też czasem było słychać. 100 tysięcy, zawsze był szum, obojętnie jak jest kupisko, zawsze to było słychać.
Jak ktoś tam zaczynał krzyknąć, wystarczy czaja. To ja to zawsze to tak, mimo że tak człowiek ma albo wyostrzony słuch na swoje tego, nie? No, z bramkarzem jest zawsze trudno, bo bramkarz jak popełni raz błąd, to mu się wypomina. Napastnik jak będzie miał 5 sytuacji i nie strzeli, a i tak no, wygracie, to idzie nikt mu nie będzie wypominał tego, że zmarnował sytuację. Ja nie? Teraz tak obserwowałem Lewandowskiego w Niemczech, w Bundeslidze. Jak już miał ten rekord i chciał go pobić, to z linii nie trafił do pustej bramki. To piłka przeskoczy. To są nerwy. Ja to rozgrzeszam. Tak samo jest, ile razy ja miałem jak w piłce nożnej, że nie miałem formy, to ta piłka tak w środku żaba była. Chcę złapać, ja na spotkanie. I to tak tak to odbierałem. A proszę mi powiedzieć, jak mieliście treningi, to komu, których piłkarzy wówczas kolegów z ruchu najtrudniej się strzały broniło? Marks, Bula, Beniger, Maszczyk. Więc ja uważam, ja nie lubiłem technicznych strzał. I to ja muszę powiedzieć, taki spryciarz to był Bula. On zawsze tak umiał, wiedział i on tak przeraskręcił. Nie byli to mocne strzały, ale były dla mnie trudne. Mhm. Jeżeli chodzi o Marksa, Marks walił, to dla mnie to nie był wielki, to znaczy dla mnie to nie był na treningu. Czy Maszczyk też nie był taki, tak. Ja uważam, że Bula. Jeszcze od czasu do czasu miał i Kopicera, co oni się często zapomina, ale on... Tak, lewa noga. Tak, ale ta lewa noga to było, to z tym szło puszki otwierać, tak, że tak. Tak, bramki strzelane tak, z rzutów rożnych tak, bezpośrednio. On miał tą lewą, on tylko miał lewą. No, ale miał taką tylko, lewą... Ale miał tak, że zastępował trzy nogi. Hmm. Tak można było to określić. No, ale, no, z kolei Beniger to był taki spryciarz trochę, nie? On opowiada, że potrafił wykiwać tak, trzech taki, na polu karnym, minąć jeszcze bramkarza, zaczekać. Ja uważam, że Beniger grał dla siebie. Pod siebie. Nie dla siebie, pod siebie. I on tak... Ale wie pan, że pan Janek będzie nas oglądał, nie? No dobrze, no on wie doskonale co ja myślę, bo on zresztą mi to sam czasem opowiadał, nie? Ale jeżeli chodzi o Wiczana, to on się starał i wiedział, jak ma się zachować, mimo że miał szansę z rogu, to wiedział, że Wiczan zawsze mówi, z rogu, jak jest na linii bocznej, na autowej, to się nie bije na bramkę, tylko się do tyłu daje. Jakby to nie zrobił, to by go ściągnął. I on to wiedział, on to doskonale, zresztą to był dobry napastnik, nie będziemy się czarować, bo to był jeden z lepszych, co w ruchu atak rozkręcił. Bo Mark był prostolinijny. A on był taki finezyjny, o tak bym to określił. Do tego jeszcze jak Bula też był taki finezyjny, on zresztą miał podania, ta noga może miał 36, ja nie wiem, może 37. Podania na centymetry. Ale on na nos. On zresztą jeszcze jak Faber grał, to mu dał wszystko w biegu. Dlatego Faber też tak mógł bramki strzelać. I to był dobry zawodnik Bula. No. A z zawodników z polskiej ligi, przeciw któremu napastnikowi się najtrudniej grało? W sensie wiadomo, że był taki dosyć nieprzewidywalny w strzałach na bramkę. Więc mnie jest trudno określić. Kiedyś mówili, że Dejna ma fantastyczne rzuty wolne, no ale jakoś ja się umiałem przygotować. Dla mnie to nie było nic płaszczego. Oczywiście można powiedzieć, jak jeżeli jeszcze stara generacja, to dla mnie był bardzo niebezpieczny Liberda. No i uważam, że raz był Włodek Lubański, bo strzelił mi chyba trzy bramki i to był niebezpieczny Włodek Lubański. Tak, ja to, choć Banaś, to wtedy to wszystko każdy myśli Liberda, ale z tych, to ja mówię, Liberda był, bo to był, ach, to był ekstra piłkarz, ale to już pomijając. I Włodek Lubański to ze względu na to, że mi wtedy strzelił trzy bramki, bo ja też muszę powiedzieć, że myśmy kiedyś też Górnik wyświnili, nie? Na Stadionie Śląskim mecz został przerwany, bo przegrali z GKS-em 2-1, a mieli wygrać, bo wtedy szło po linii Legia czy Górnik. Mhm. Więc powiedzieli, że my mamy przegrać z GKS-em. A Hotel się pyta, a mecz za premia będzie? Tylko my chcieli premię za wygrany. A nie, jak przegracie, to nie stanie. No to każdy powie, dobrze, przegramy, ja płaciłem. No i wtedy ja nawet, to pamiętam, rzut karny obroniłem. Chyba Deje, bo każdy się bał strzelić. A najlepiej się zapytać o ślizgę, jak mówisz, mamy czaja w bramce. Ale pamięta pan naszą rozmowę sprzed paru lat, jak do pana dzwoniłem właśnie w sprawie tych karnych,
że w półfinale Pucharu Polski pan 3-11 obronił. I za każdym razem, jak to opowiadam, nie, że pan mówi, pamiętasz, pan Piotr Czaja 3-11 obronił, niesamowite, ja do pana dzwonię, ja tego nie pamiętam. Normalnie wiecie pan, a o Dei pamiętam ze względu na to, że ten mecz był 2-1 i myśmy wygrali i ten mecz się zakończył walkowerem. I Legia zrobiła mistrza Polski. Legia zrobił mistrza Polski w zamian za to, GKS miał kiedyś wyjść, ja już nie grałem w GKS-ie, to Legia im dała. No. Za to podziękowanie, nie? Chciałem jeszcze zapytać o Wiczana. Jak tak spoglądam na jego zdjęcia, on na każdym zdjęciu wygląda na markotnego. W sensie, czy on się w ogóle uśmiechał tak generalnie, czy raczej to był taki człowiek o ograniczonym, że tak powiem, charakterze uśmiechu w swoich reakcjach? Ja muszę powiedzieć, że taki był. Taki był. Ja tylko raz pamiętam, że on alkoholu chyba nie pił. On mówił, że kiedyś miał coś jakoś i nie pił. Ale zrobiliśmy mistrzostwo Polski i wtedy ktoś mu za dużo nalał szampana i był weselszy. O, weselszy. To pamięta, że był weselszy i mówił, to Ewiczka chyba, ta żona Ewa się nazywała. Widziała już, co jest, mówi, idziemy, ale był trochę weselszy, to raz pamiętam, a tak był, ale ja bardzo z nim ładne dyskusje prowadziłem, z Wiczanem, bo on docenił to, że ja zostałem trenerem bramkarzy i on mi powiedział tak, Peter, to co ty, te treningi bramkarskie, bo ja wszystkie treningi pisałem, nie bramkarskie, wszystkie. No tak, czytałem o pana słynnych nazwach. Wszystkie, ja mam na dole, to mam taki stos, mam Jezierskiego, mam Wieczorka, mam Forysia, mam Wieczorka, mam Wiczana, mam Hawranka. No, trzeba zebrać w całość książkę jakąś wydać, trenerską. Ja panu powiem. Jak byłem kiedyś pracownikiem na uczelni, AWF-ie, wykładałem tam i chciałem napisać książkę Nowoczesny trening bramkarza. Mm-hmm. Ja zbierałem materiały, już było tak, tych materiałów się kupę nazbierało, ale akurat miałem okazję wyjechać, nie? I to ja mówię, jak przyjadę, bo wziąłem roczny urlop i wyjechałem do Niemiec. I nazbierałem tych materiałów i kiedyś przychodzę tam i Ksawery Bibrzycki mówi, Piotrek, ty tam masz pieniądze za jakąś za książkę. Ja mówię, jaką książkę? A wiesz, jak ciebie nie było, myśmy to wszystko zebrali i wypuścili. A co to jest za książka? To ja mam taka cienka, gdzieś tam na górze mam. Mogę później pokazać. Ale to ja też szkice robiłem. Te treningi, te ćwiczenia. Te ćwiczenia, tam jest cykl przygotowań bramkarzy do Mistrzostw Świata. W 80 czy roku tam, ale i to nie wiem, czy to Nowoczesny trening bramkarzy, czy coś tam. Jest taka cienka książka wydana przez AWF i on mówi, ty tam masz pieniądze za to. I ja mówię, ale ja żadnej nie wiem. A wiesz, myśmy zebrali te brudnopisy, myśmy zebrali to wszystko. To wydali to, i tak? To wydali. Więc ja mówię, wiesz co, Ksawier, mnie tam na tym nie zależało, że tam wypuścili, ale mówi, wiesz, tam są pieniądze, to mówię, Ksawie, wiesz co, to weźmiemy ten zespół tej piłki nożnej, idziemy na ogródki, ja stawiam. I idę po te pieniądze. To było tyle tych pieniędzy, że nawet na skrzynkę piwa nie starczyło. I ja musiałem dołożyć. Bo ja mówiłem, ty tam załóżcie. Ja musiałem to do drugiej skrzynki, bo to jedna skrzynka była, bo to tam było 6, co to jak na ogródku. Ja musiałem do tej pierwszej dołożyć i drugą musiałem z swojej kieszeni dać. Tyle się wtedy zarabiało. No. Albo taki drogi alkohol był. Nie, no wtedy były bardzo, była taka inflacja, no co tu dużo mówić, nie? No. Panie Piotrze, karierę zawodnika pan skończył w tym sezonie mistrzowskim. To były tam ostatnie mecze, jakie pan rozgrywał w Ruchu, zaliczone mistrzostwo Polski. Tak, bo trzecie. To trzy mecze jego tam miałem. Tak. Później praca trenera w Ruchu przez długi okres czasu. Trenował pan na rybek bramkarski. Między innymi, bo miałem szkółkę bramkarską. To dużo pan miał tych nazwisk, takich znanych bramkarzy, którzy się przebili do pierwszej ligi? Więc ja miałem w pierwszej lidze takie bramkarze jak Wandzik. Wandzik przyszedł jako 16-letni chłopak. Oczywiście później poszedł do Górnika, jak już trochę... I muszę też powiedzieć, dzięki mnie Wandzik dostał się do pierwszej, bo był Bolesta i Jojko. Mhm. I Wandzik. Miałem trzech bramkarzy, a stawiłem na Wandzika.
ze względu na to, że ci by myśleli, że są pewni, a tak nie jest, bo ja zostałem jakiś czas, stawiłem na bandziku. Oczywiście tam krytykowali mnie, między innymi byli trenerzy Ruchu Chorzów, ale nagle bandzik się też wybił. No Jojko był chyba w reprezentacji, też przyszedł z Chorzowa, był już bramkarzem, tam ten wyzwolenie chyba. A tak nie, albo Chorzowianka? Albo w każdym razie już to by. Bolesto przyszedł też jako młody chłopak. Muszę też powiedzieć, że Bolesto to jest jeden z tych zawodników, który umiał docenić moją pracę i moją osobowość. Mhm. Bo ja mu powiedziałem, Heniek, jesteś młody, ucz się. Mamy treningi, cały czas z nimi cały czas zajęcia byłem. Ucz się, ja wierzę w ciebie, zobaczysz, dostaniesz nagle szansę. I dostał tą szansę. Dostał tą szansę i ja wiedziałem. I dostał tą szansę w odpowiednim momencie. Bo wtedy Ruch różnie grał. Nawet różnie. Jakby on wtedy dostał, może by wszystko winy na niego zwalili. Mhm. Ale wtedy on przyszedł, wiedział, że ja kontuzję złapałem, bo łękotkę złapałem. Wiedział, że teraz jest mój czas. Mhm. I rzeczywiście. Ja myślę, że on to też umiał docenić, bo kiedyś tam czytałem, to nawet tam pisał, że bardzo dużo mnie zawdzięcza i mojej podstawie i ja nie byłem nigdy zazdrosny, że tam trener Wiczan na przykład postawił, mecz był, Kurowski w bramce. Czy ja nie byłem, ja byłem nawet zadowolony, ja mówię, za darmo mecz obejrzysz na tej ławce rezerwowej. Ja to tak wziąłem i zawsze, no to mi zależało. No przecież jak będzie długo bronił, mu się też nagle znudzi, nagle straci formę, a ja znowu wyskoczę. Ja to tak myślałem. Nigdy mi nie szło to, że bronisz czy nie bronisz. Jeszcze była taka wypowiedź nam na przykład w kadrze, jak byłem. Polska NRF. W Warszawie. Ja byłem i Gomola. Gomola złapał kontuzję i pojechał do domu. I nagle wyskoczył trzeci bramkarz Tomaszewski. Jakby nie był z Legii, to by ja bym bronił ten mecz. Ale on był z Warszawy. Na drugi dzień patrzę, już dziennikarze koło niego filmują go. No to, a masażysta mi mówi, słuchaj no Piotrek, taki był Mariański, czy jak on się tam nazywał, taki stary. Ty się w Niemczech urodziłeś, nie? Ja mówię, tak. No ale to nie boisz się tak bronić? A ja mówię, czego? No, że jak przegramy, że będziesz 12 zawodnikiem. A ja nie... Ja mówię, ale czemu? Czego? Będę bronił, zawalę, to zawalę. No to jest tego, nie? A to jakaś taka tendencja była, bo przecież już w okresie przedwojennym ci piłkarze, którzy grali przeciwko Niemcom, a byli ze Śląska i słabiej zagrali, to już im wówczas wypominano tą... Jakby to było na Śląskim, to jestem pewny, że w Górski by mnie postawił. Ale to było w Warszawie, nie, to mamy okazję, mamy zawodnika, trzeba go wypróbować. O to, bo to Tomaszewski. Ja nie mówię, że dobry czy zły, bo to ja nie będę oceniał. Ale w tym meczu postawił na Tomaszewskiego. No pech chciał, że mówią, że zawalił, no. Oczywiście, jakbym go miał rozgrzeszyć, to bym go rozgrzeszył, bo ja analizowałem wszystkie bramki, bo ja już byłem wtedy też, już w tym kierunku się trochę to analizowałem wszystkie bramki. I nagle ktoś tam puścił bombę, że ja poszedłem do Górskiego. Ja mówię, że ja nie chcę bronić, bo ja w Niemczech się... Zupełnie przewrócili wszystko, ten mnie się pytał, ten donosi, bo to tego. I mówili, i nie postawili mnie. I to Górski później, nawet to nie wiem, czy to ktoś, jakiś ten dziennikarz tam, ten taki, on to do dzisiaj jeszcze jest taki, ja już zapomniałem, jak on się nazywa. Ja sobie przypomnę za jakiś. I mówi, że ja szedłem i on to rozdmuchał. To jest z Warszawy dziennikarz, nie. Przecież mnie by na myśli przyszło z Górskim, ja byłem na obozie. Myśmy jechali może tak gdzieś albo 2 tygodnie, albo 3, bo ja to też nie mogę pamiętać. Ja słowa z Górskim nie wiem. Postawił mnie, to potem broniłem. Ja grałem w olimpijskim, bo on prowadził jakieś... Wcześniej młodzieżowym. W Rumunii. W Rumunii postawił mnie, wygraliśmy tam. Tomaszewski był rezerwy, postawił mnie, to broniłem. Oczywiście miałem szczęście, że myśmy wygrali 2-0. Albo w Turcji. To jeszcze Pekza, postawili mnie, to broniłem. Nie, to nie. No, siedziałem, no przecież broniłem. Graliśmy w Czechach, był taki Jałocha, bramkarz. Postawił go, no to jest... Bronił, no my przegraliśmy, to co, mam bramkarza winić za to? Tak, jak jesteśmy przy reprezentacji Mistrzostwa Świata w 1974, Ruch zdobywa dublet na Mistrzostwa Świata, jedzie
tylko Zygmunt Maszczyk, a jako jedyny piłkarz Ruchu z mistrzowskiej drużyny. Jak wy to wtedy odbieraliście w szatni? Była taka złość piłkarska, czy taka raczej złość na ludzi, czy po prostu Ruch był wówczas tak traktowany trochę inaczej z perspektywy Ruch, reprezentacji? Ja tak zawsze określam, że Ruch zawsze był inaczej traktowany. Może jakby był trener jakiś śląski, to wtedy by docenił, bo takich zawodników jak Maszczyk było więcej w tym klubie. Bo nie czarujmy się, no dla mnie też Bula był przecież, obojętnie czy tam Maxy, czy jak myśmy w 74 byliśmy zdecydowanie najlepszą drużyną. Ja uważam, że co najmniej czterech zawodników będą były. Bo później po mistrzostwach rzeczywiście zdarzały się takie mecze, że tam nawet pięciu was grało w pierwszym składzie, no ale to nie były mistrzostwa świata. Oczywiście, że nie. Ale ja nawet też uważam, że jeżeli grał Maszczyk, to był jeden z najlepszych zawodników i ja uważam, że on jest w Ruchu, może się mylę, za mało doceniany. On jest za mało doceniany. Może, że tak chce albo co, bo ja tak uważam. Ciężko go złapać, pana Zygmunta. Więc oczywiście to można wyciąć, bo nie o to chodzi. Ja uważam, Maszczyk, on w Ruchu jako kapitan, to on go, wszyscy go akceptowali w Ruchu, bo wiedzieli, że dobry zawodnik i na tej podstawie go akceptowali. Ale w życiu ja uważam, że więcej, oczywiście to miał żonę, która była też chyba w reprezentacji, w bramce chyba była, ja o nic się nie mylę, miało więcej do gadania. I za mocno to jest tak. W śląskiej drużynie jest zawsze tak. Jak coś nie wychodzi albo co, to wpada się w pewne kompleksy. I ja uważam, że Maszczyk w takie wpadł. Bo on się wziął za trenerkę i wziął się za trenerkę chyba gdzieś w Sosnowcu, czy nie w Sosnowcu, tylko tam w Będzin albo co. To jest inna orientacja piłkarska. I oni to nie akceptowali i może tam po prostu wpadł w coś, w kompleks jakiś, zaczęli może krytykować, nie, to co to, on widzisz, jaki to trener, bo tak są zawodnicy, bo Wiczan zawsze mówił, oczywiście można to wyciąć. Pamiętaj, bo on ze mną bardzo dużo dyskutował. Peter, pamiętaj, że każdy zawodnik to jest kurwa. Tak to powiedział. On cię sprzeda, ty nawet nie będziesz wiedział kiedy. To mocne słowo. Bardzo mocne, ale prawdziwe. Ale prawdziwe. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, to każdy zawodnik i gra jest wielkim takim egoistą. Jak mu coś nie idzie i cały trener go nie stawi, to zaraz zaczyna za plecami na trenera. I on powiedział, cię sprzeda, tak powiedział, tak mi powiedział. Ja mówię, a ja jeszcze byłem zawodnikiem. Oczywiście, a później byłem asystentem u Hawranka, do kogo mogę mieć pretensje, jako do trenera i do działaczy klubu, jeżeli chodzi o Wieczorka. Ja wtedy u Hawranka byłem takim niby asystentem i kapitanem drużyny. A Wieczorek miał taki pogląd. Bramkarz i lewoskrzydłowy. To są trochę. No. I on mówi, nie może być bramkarz u mnie kapitanem. I zniósł się jako kapitan. I drużyna przestała grać. W drugiej rundzie przestała grać. I Wieczorek ledwo doszedł do końca. Choć jako trener, to nie był zły. Jak jesteśmy już przy trenerach i kończąc wątek reprezentacji, to jeszcze dwa słowa o Mistrzostwach Świata w 82. Bo to chyba było... Była to jakaś rekompensata za te poprzednie mistrzostwa, dwa, czy nie? No tak, oczywiście, ja powiem tak, no i w piłce nożnej trzeba mieć szczęście i trzeba być zdecydowanym. Ja tutaj podkreślę Antka Piechniczka. Jakby on słuchał innych ludzi, to on by tego sukcesu nie osiągnął. On by tego nie osiągnął, bo tam tak, ten Zientara, kupę takich trenerów przyszło, co każdy czekał, żeby on się potknął w tym trzecim meczu, bo by my nie wyszli z grupy. Każdy czekał już na zmianę trenera. Działacze zaczęli koło Bońka, a Antek jednak postawił na swój skład, postawił na siebie i powiedział, trudno. I wygrał ten mecz z Peru, poszliśmy dalej i zdobyliśmy trzeci. Tutaj jest zasługa Antka. Oczywiście po jakimś czasie znowu został ten trenerem. Ja wtedy osobiście uważałem, to nie wiem wziąć, bo ja znałem trochę te, no może nie bagno, a
ale ja znałem trochę tych piłkarzy, którzy zaczęli robić karierę na Zachodzie. I ci przyjechali, to nie dlatego, oni przyjechali, bo musieli. Ale nie było już tego serca, nie było do tego. Tak jak to było w 82 roku. Jak ja widziałem w 86, bo też byłem i widziałem u Szarmacha, jak nie grał, zaraz to niezadowolenie, zaraz zaczynał tam z latą, zaraz z tym zaczynał gadać, z tym zaczynał. I tak się robiło ferment i dlatego oczywiście ja muszę powiedzieć, ja byłem, dzisiaj to powiem, nawet byłem trochę przeciwny, żeby Mlynarczyk. Bo o co chodzi? Józek był wspaniały, był w 82. Ja włożyłem bardzo długo, żeby go ustawić przylicznie, żeby w końcu uwierzył, że jest wspaniałym bramkarzem. Ale jak już potem grał w Porto, czy tam w innych, to już przyszedł inny Mlynarczyk. To pierwsze, co powiedział trenerze, ale tak ostro trenować nie będziemy. ale szary był. Ja mówię, słuchaj, no, to musisz iść do szefa. Ale to tak żartem, nie? Panie Piotrze, najwspanialsze wspomnienie z czasów Ruchu, które utkwiło panu w pamięci. Więc ja uważam, że na pewno Mistrzostwo Polski, bo to nie ulega wątpliwości, ja mówię w 1974 roku, bo to wtedy i myśmy poczuli, że jesteśmy drużyną, że możemy walczyć na arenie europejskiej. Tak to było, każdy z nas to czuł i to było bardzo fajnie, bo w drugim roku, to ten następny mistrz, to myśmy tak w Cuglach zrobili i może to nas trochę rozładowało, że każdy uwierzył, że rzeczywiście to i to tak nie A ten trzeci, bo tam były momenty, że byliście cały czas na pierwszym miejscu w tym trzecim sezonie, 76. No tam do końca tkwiła nadzieja na ten trzeci tytuł. Ja mówię tak. Wtedy już zawodnicy, większość myślało o wyjeździe i zaczęli rozmawiać nie z trenerem, a z działaczami. Ja to tak odbieram oczywiście dzisiaj. Każdy miał perspektywę wyjazdu. I to wtedy, jeżeli by był Wiczan, on by na pewne rzeczy nie pozwolił. Więc trzeba było, myśmy chyba 3 mecze do końca mieli. I jakby był Wiczan, to zrobimy pod rząd trzecie miejsce. Pierwsze. Mistrza Polski. Pod rząd my byśmy zrobili trzeciego. Mistrza Polski, tak. Ale działacze tak, bo to działacze też na tym, ja uważam, oczywiście to tylko podejrzewam, że też jak ktoś wyjechał, to na tym też trochę przyrobili. Bo to tak, ja to inaczej nie określam, bo nagle nie może być tak, my jedziemy na mecz do Pogoni i nagle mówi zmiana trenera. Jak zmiana trenera? Mamy szansę, jak my tam zremisowali, to jesteśmy mistrzem. A tu nagle zmiana trenera. To coś tu, ja to tak analizowałem, bo ja kiedyś może te notatki kiedyś pokażę, to nawet na treningu, jak to się opisałem to. Wszystko, każda minuta, każdy trening i tak. I dlatego jak mi ktoś mówi tak albo tak, to ja mówię, chłopie, ja nie pamiętam, ale ja ci coś powiem. Ja zajrzę do tych notatków, powiedz mi, jaki mecz to było, to ci powiem co i jak to wszystko wyglądało. Ja też bardzo lubię, pamięć jest od tego, żeby wiedzieć, jak z niej skorzystać. Otóż to, książki tak samo. Człowiek nie po to się uczy, żeby wszystko miał w głowie, tylko żeby wiedział, gdzie zaglądnąć, nie? Dokładnie no, tak. Ja dokładnie to tak, tak cały czas idę przez życie. Ostatni moment w Ruchu, jakby pan opowiedział o tej historii wyrzucenia z klubu, zakazu wstępu na trybuny. Więc to już były czasy trenerskie. To już były czasy trenerskie, bo ja nie powiem, jak było moje pożegnanie w Ruchu, bo to była też tragedia. To tak się nie robi, ale tak się stało. Znaczy, możemy teraz zorganizować, w razie czego? Nie, to się przebiorę w dres i... Ale nie, jeżeli chodzi o Ruch, to wiadomo, że tam w szatni, to znaczy przed meczem, znalazły się pewne torby. Który to był rok? 87? Nie, to był 85. To był 85 rok. Bo ja z Polonii przyszedłem, pierwszy rok był dobry i myśmy to dobrze kończyli. I wtedy, ze względu na to, że mnie ta magazynier i pani Lidzia bardzo lubili, nie wiem czemu, ale lubili mnie po prostu, bo może dlatego, że byłem z nimi otwarty i tak jak coś nie pasowało, to się mówiło. I ona mówi, to ja mówię, Piotrek, chodź no,
tutaj coś Walot zostawił, jakieś torby. Ja mówię, jakie torby? No bo to tak jakby to było, wiesz, i tam się otwarło i były tam pieniądze. Ja mówię, zostaw to, ja pogadam. Tak, i tak się to zaczęło. Gadaliśmy i później wiadomo było, po tym meczu się draka zrobiła, ale to jeszcze nie to. I no ja mówię tak, ja mówię do Władka, Władek, w tygodniu pogadamy. I ja mówię, Władek, popatrz na. Władysław Żmuda. Tak. Władek, ligę mamy utrzymaną. Wypieprzymy Walota, bo to jest największe zło. Nie od dzisiaj, ja mówię nie od dzisiaj, bo ja go już znam od Hawranka i od wieczorka. Gawara, wiadomo, że on z klubem nie ma nic wspólnego. On nie ma nic wspólnego. No i smutno mi to powiedzieć, ale jojki. Bo też mówią różnie, mówią, wiesz jaki Janusz jest. Tych dwóch wyrzucimy, jojki zawiesimy. Mamy przecież tam, niech błąd, bo mamy przecież wolny czy obojętnie. I sprawa się załatwi. I będzie jakiś na drużynę zadziała jakiś bodziec. No i tak to przemyślał, mówi, może masz rację. Ale tak nie wiedziałem o co chodzi za jakiś czas. No, przychodzi kierownictwo do mnie i mówi, że rezygnują z mojej pracy. Później się dowiaduje, że ja chcę rozwalić drużynę, że ja jestem tym, co chce rozwalić drużynę i mnie pożegnali. I wtedy jeszcze pamiętam, pojechałem do domu i co, 3/4 drużyny. Nie było Krzyśka Warzychy, to ja zaraz mówię, nie było Krzyśka Warzychy, ale był tam to wszystko, Szewczyk, Nowak, te wszystkie tam były i powiedzieli trenerze, my się zbuntujemy. Ja mówię, jak się zbuntujecie? No, że mnie odsunęli, musieli, więcej słyszeli jak ja, nie ja tylko te w zasadzie. No ale ja nie wziąłem z wszystkiego tak poważnie, mówię, jak mnie wyrzucili jako trener, to jeszcze tam idę, nie, do klubu i wtedy poczę ten dyrektor i mówi mi, że ja nie mam tu wstępu na Stadion Ruchu i powiedziałem, dobrze, dziękuję, pojechałem i na tym się sprawa skończyła. I to był rok chyba... 8-5, 8-6? 8-5, 8-6. Ja mówię, najuczciwiej podszedł do tego Fango. Fango wiedział, znał moje kwalifikacje, bo nie chcę tu się jakoś chwalić czy coś, ale znał moje kwalifikacje jako trener i znał mnie jako trener bramkarzy, bo widział. Poznał mnie, jak szedłem do Polonii, to on mówił, ale wiesz co, tą szkółkę nie zostaw, przyjdź tu czasem, trening, co jeszcze zrobić. Znał mnie i to mówię, najuczciwy, może on postąpił. No ale tak się złożyło, że pojechałem na Mistrzostwa Świata, tam miałem następną sesję, ale nie będę, to może się nie nadaje już, nie wiem czy to jest już znane, no wtedy wszyscy to podskoczyli, jak mogłeś, albo co tego, nie, to było sesja z prezesem piłki nożnej z Brzostowskim. Zostawmy reprezentację. Ale poprzez takie podejście, jak czasem chłopie, 15 lat grałem w lidze, a tu się dowiaduję, jakie świństwa są. Nie. I to mnie zmusiło, że wyjechałem za granicę. Bo jak mnie już straszyli, że pracy nie dostanę, to ja mówię, to ja już raz mnie straszyli, choć pracowałem, mówię, na dole, w najgorszych warunkach pracowałem, ja wszystkie zawody przeszedłem. No ale to już jest coś, to jest inna historia. Panie Piotrze, zawodnik piłki ręcznej, zawodnik piłki nożnej, trener bramkarzy, szkółka. A jak ten moment się zakończył, jak pan się odnalazł bez piłki w życiu? Więc ja powiem tak, ja trenowałem później w Niemczech różne drużyny. Różne, bo tam to zaczynając od tych czwartych lig, bo to tak trzeba określić, bo tam to Landesliga, tam później takie te... I coraz niżej się szło, bo ja się czułem nie jako trener, ja się tak czułem bardziej jako wychowawca. Bo ja dzisiaj jak tak byłem teraz w Niemczech, w tym klubie, gdzie nawet jestem honorowym trenerem, spotkałem... To ta z tym herbem, tak? Tak, to jest drużyna. Ale to nie dlatego, że ja chcę tutaj się tego, bo to jest przypadek. To jest przypadek, bo ja to często biorę, jak coś pracuję w domu tego, nie? I tak... Jak spotykam tych ludzi i widzę, ten biega,
ten uprawia coś, ten to. Ja im wpoiłem taką, że tak powiem, takie życie sportowe. Bieg, trucht, las, to wszystko. Nawet tam jednego miałem maratończyka. Tak się zakochał w piłce, tak się zakochał w biegu, że zaczęli biegać. I to mi się podobało. I nawet jak dzisiaj przychodzę, to wszyscy zaraz wspominają, jak to było za moich czasów, bo uważali, że byłem bardzo ostrym trenerem. I przede wszystkim zachowali te przekleństwa, nie? Co czasem na treningu. A, z polskiego... To każdy zawodnik tam już wiecie. Tak, najpopularniejsze słowa, które się uczą obcokrajowcy, są przekleństwa i na zdrowie, nie? Tak. I dlatego tak czasem to się wspomina i zawsze jestem tam przyjęty taki wesoło, nie? Że zawsze ta stara grupa, nawiasem mówiąc, prezesem klubu jest były mój zawodnik, nie? I to jak my się tak spotykamy, to zawsze zaprasza i tak się siedzimy i mile spędzamy wieczór. Czasem też przy lampce wina, ale szczególnie tam u nich. No tak, rozmawialiśmy o słodyczach. Podobno pan bardzo lubi słodycze. Ja też bardzo lubię słodycze. Nie bójmy się tego powiedzieć. Więc ja jestem taki cukrowy, ale ja powiem tak. Mam tak silną wolę, że ja w zasadzie staram się nie jeść. Ale jak zacznę, to nie umiem skończyć. I to jest mój minus. Panie Piotrze, za każdą silną postacią stoi silna kobieta. Dzisiaj jak tak żartem przedstawił pan małżonkę, to nie wiedziałem, co powiedzieć. Ale proszę opowiedzieć, jeśli ma pan oczywiście ochotę, jak rodzina traktowała przez tyle lat tutaj pana karierę zawodową. Więc ja zacznę może od córki. Moja córka była, jak to mówiąc, kibicem. Jak zostałem trenerem Ruchu, to był u mnie asystent Drzewiecki, ale na obserwację meczy wysłałem moją córkę. Ona wszystko, co chciałem wiedzieć, mi powiedziała. Była taka, że umiała obserwować. I to muszę podkreślić, że to mi bardzo pomogło. Choć dzisiaj, ja dzisiaj w ogóle się nie interesuję piłką nożną, czy ruchem, czy tego. To ile ona miała przez lat? Ona miała chyba 16 lat. Ja ją wysyłałem na mecze obserwować i ona mi wszystko tak opowiadała. No a jeżeli chodzi o żonę, to ja mówię tak, w czym bardzo pomogła? W czym bardzo pomogła? Przede wszystkim u nas nie był temat piłki nożnej. Co większość rodzin, a szczególnie w Ruchu, jak się przyszło, to zaczęli dyskutować, zaczęli się wtrącać, bo ja to obserwowałem, bo żona moja nie chodziła na mecze. Ale ja obserwowałem te kobiety. No, czasem by się pokłócili, kto był lepszy, mój czy ten, a ja tego nie miałem. I to była wielka siła, że ja wiem, że przychodzę do domu, odprężę się, temat piłki nożnej nie był znany. Nie był w ogóle gadany i to bardzo mi pomogło. Oczywiście, jeżeli ja gdzieś na urodzinach byłem, to miałem szwagrów, który jeden był za Ruchem, jeden za Ruchem, jeden za Górnikiem, bo Ruda Śląska, to wiadomo, że to jest podzielone, ale w gruncie rzeczy to zawsze dużo przekonałem, że za Ruchem byli, że nagle byli za Górnikiem, poszli za Ruchem, bo ze względu szwagier tam gra. W Rudzie Śląskiej to bardzo popularne jest zjawisko, że jednak większość jest za Ruchem, no ale to już wiemy, skąd się to wzięło przynajmniej. I dlatego mówię, nie, że to powiedzieli, a mój szwagier gra, no to jesteśmy kibicem Ruchu, nie? I tak zostało później. Bo to... Dzisiaj jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody. Nie będziemy zdradzać, gdzie pan mieszka, żeby tu zaraz nie przyjeżdżali do pana różne miejsca, ale można oddychać tutaj świeżym powietrzem. Tak, więc ja mówię tak, ja się tu dobrze czuję. Oczywiście, co mi brakuje, to czasem iść do knajpy. Piwa się napić? Nie, wina. Mogę, ale nie, idę na piwo, bo tu wszyscy piwo piją, albo wódkę, a ja wódkę nie piję, to piję piwo. I wszystkie plotki wiem, jakie są. Dzisiaj są knajpy zamknięte i tych ludzi, bo to jest jakby, ja nie chcę tutaj określać to środowisko, bo by się później jak widzieli, by się mogli obrazić albo co. Ale w knajpie wszystko się można dowiedzieć, nie od kobiet, od mężczyzn. A ja jestem dobrym słuchaczem i dlatego... No tak, mówi się, że to jednak mężczyźni są gorszymi paplarzami. Ja też tak uważam, ale ja mówię, ja tylko słucham, bo tu ja, tutaj jak ktoś nie jest rodzonym, to go nie akceptują tak, tylko ty nie jesteś swój. To mogą powiedzieć, bo wiedzą, że ja tych albo tak tych nie znam. A ja już tutaj połowę wioski znam.
Panie Piotrze, jeszcze zostańmy na chwilę w ostatnim wątku. Dzisiejszy ruch. Jak pan ocenia to, co się dzieje, drużynę, a może jak pan ocenia umiejętności dzisiejszego bramkarza? Wiem, że to trudno patrzeć z punktu widzenia dzisiejszych czasów. Więc ja może opowiem to, co ja widziałem na boisku. Bo ja jeszcze byłem, jak były, grali klasę niżej. Ja byłem na meczu, co grali ten Piszczek tam trenuje. Z Goczałkowicami. Tak. I oni akurat przegrali. Ja mówię, kurczę, lepiej już nie jadę, bo... ale ja też byłem, jak wygrali. No to muszę powiedzieć, że ja wtedy, patrząc na ruch, miałem wątpliwości, jak to będzie, jak się nie wzmocnią, jak to będzie dalej. Ja też widziałem bramkarzy, jakby miał określić, no trochę mi się tak nie podoba ta pewność na przedpolu. To mi się tak, muszę powiedzieć, ale ja za mało obserwuję, ani nie wiem jak tego. Jeszcze widziałem później na tej TV Niebiescy, ale to oni czy wygrali, czy chyba z Górnikiem Zabrze, ale nie jestem pewny. To też bramkarz tak wydawał mi się trochę niepewny na tym przedpolu. Bo może to wynika ze złej współpracy z obrońcami, ale jest mi trudno powiedzieć. Ale jeżeli chodzi o ostatni mecz, ten Piszczyk, to ja widziałem w Goczałkowicach pewien system. Pewien system, ja bym nawet określił ligowy. Oczywiście wykonanie było inne, ale jeżeli chodzi o ustawienie taktyczne, i to mi się bardzo podobało, to było widać, że tam jest trener, który ma pojęcie o piłce nożnej. Choć ja Piszka tylko znam, wie pan, z Dortmundu i z kadry, ale jak ja tak obserwowałem i to widziałem, że tam ta drużyna może być niebezpieczna teraz w tym sezonie, jeżeli chodzi o trzecią ligę. A ruch był drużyną szarpaną. Czasem się moment był, że bardzo dobrze, potem nagle bardzo źle. Ale to cechuje może tak dlatego, że może było za mało doświadczenia. Trudno mi powiedzieć. To jakbym tak obserwował, co bym był na każdym meczu. I przede wszystkim, co mogę powiedzieć, jakbym sobie notatki robił, bo to bym wiedział, co mam obserwować, jak i dlaczego każdego, to bym wiedział więcej. A tak ja patrzę na mecz, to mówię tylko ustawienie i zadania, mając z tyłu w głowie Wiczana, co do każdego zawodnika należy robić i to ja tak obserwuję mecz. Tylko ustawienie. Ja zawsze po tej linii szedłem. Dostałeś zadanie, musisz je tak wykonać, jak nie, uważaj, bo wylecisz, albo zamienimy cię. Ty możesz błędy popełniać, bo to należy do piłki, ale zadania taktyczne musisz wiedzieć, o co ci chodzi. Jeżeli to będziesz wiedział, to będzie dużo lepiej i dużo mniej. No obecny sezon zaczęli, że tak ja powiem. Mówię rewelacyjnie, bo ja mówię, ale widziałem teraz ostatni mecz, to widziałem też nowe nazwiska i dlatego ja widzę, że ta szczególnie druga połowa, bo to tylko są urywki, ale widziałem, że się to klei, widziałem, o co chodzi. Bo ja obserwuję mecze tylko po tym, jak jest ustawienie i o co drużynie chodzi. Można błędy popełniać, ale czasem ja tak zauważam, że i krótkie jakieś podania, i to jak za dużo. I przede wszystkim czasem grają zawodnicy w ciemno. Piłkarz, ten co ma piłkę, chce decydować, gdzie ma zagrać, a to nie jest tak. Ma być odwrotnie. Ten co nie ma piłkę, ma wiedzieć, gdzie ją chce. I to jest ta zasadnicza czasem, ale ja mówię, patrząc na wczorajszy mecz, mi się bardzo druga połowa podobała, wyciągnąłem tylko te najlepsze wycinki oczywiście, bo to co pamiętam, a resztę należy do trenera, bo na pewno będzie analizował to, ale ja to mówię, o, widać jakiś pomysł, widać w tej drużynie jakiś pomysł. Przedtem tam ruch może nie oceniałem tak pod względem pomysłu, bo to oni różnie grali, nie? Ale może to się wynika, że może nie mieli takiego trenera, który miał osobowość albo co, ja nie wiem. Bo byłem kilka razy, bo zresztą i pana widziałem, tak, byłem na meczu. Nawet dałem u siebie na profilu, że obaj razem mamy te 3 tytuły mistrza Polski. Pan 3, ja 0, no ale to tam jest, no tak nie tak jest. Pół żartem, pół serio, oczywiście. Pan, no, ja cenię ludzi, którzy pracują w klubie i robią coś, widać, że robią. I to w tej chwili ja widzę tą telewizję, dlatego ja częściej teraz w internecie siedzę, choćby przez to,
że jest telewizja. Nie dlatego, że ja tutaj chcę się coś... Absolutnie, ale to jest bardzo ciekawe. Ale na pewno pan tej żaby wtedy nie przyniósł, także zapraszamy na cichą, bo to tylko był jeden mecz, nie? Z tym jego Czałkowicami. Ja wiem, tylko ten jeden. Ja zaraz powiedziałem, ja to nie, bo ja już byłem i wygrali. Także do mnie to nie miejcie pretensji. Nie, no. nie ta żaba. A na trybunach teraz Stadionu Ruchu można spotkać, może pan spotkać kilku swoich kolegów z drużyny z lat 70. Tak. Przyjemnie, ja powiem tak, ja bardzo przyjemnie oglądam te twarze, które wróciły dzisiaj na Stadion Ruchu do swojej loży. Jest to bardzo przyjemne dla ludzi takich jak ja, którzy się historią interesują, ale myślę, że dla was również. Oczywiście, to jest zawsze wielka frajda. No. Ja tylko mówię, że ja szkoda, że tak daleko mieszkam, nie, bo to jednak 70 czy 80 kilometrów, to nawet tej lampki wina nie mogę sobie pić. Nie? A to czasem przy winie to człowiek zawsze zaczyna trochę gaworzyć, nie? Ale to nie dlatego, że... Tylko mówię, że czasem tak, że... Kiedyś to zawsze tak nie było, nie? Ja mnie też widzę często Ostafiński. No, ostatnio nie widziałem Benigiera, no nie wiem, no ale on, wiem, że on jest za Wira to też jest, dla mnie też jest taka postać ruchowska. To jest taki... Znaczy, nie będziemy spoilerować, ale... No nie, ale ja mówię nie też... Nie rozmawialiśmy jeszcze z panem Albinem, ale chcemy go też zaprosić do tego samego. No nie, ale to też jest ruchowska, bo on się tam na tym ruchu się prawie urodził, nie? 4 tytuły mistrza Polski. No, nie, tylko jeszcze, że Wyrobka, bo to też był taki fajny chłopak i taki żal. I on przecież jest młodszy ode mnie i tak oczy, tak nieoczekiwanie, nie? No ale takie jest życie, no. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Chyba, no. Ja też od 14 lat sam się wychowuję, nie? No i też było. I też jakoś na chuligana nie wyrosłem i studia skończyłem i... Panie Piotrze, ja bardzo dziękuję, było mi niezwykle przyjemnie, miło. Myślę, że moglibyśmy zrobić z tego co najmniej film 1,5 godziny. Ja muszę coś przyznać, ja już jestem taki stary, że dużo nie pamiętam, ale żona zawsze mówi, gaduła jestem. Znaczy, ja powiem tak, że zastanawialiśmy się, kogo wziąć do pierwszego odcinka. I ja pamiętam, jak udało się pana zaprosić wtedy na premierę mojej książki. To zrobił pan na mnie ogromne wrażenie, jak padło pytanie, kto... Do pierwszego odcinka to mówię tylko pan Piotr Czaja. Nie ma innej możliwości. Dziękuję za zaufanie i że jeszcze ludzie pamiętają, bo to ja tak kiedyś mówiłem, jak skończyłem, to już jest chyba 42 lata. To jest kupę czasu. To niektórzy nawet, jak to mówią, nie powiem jak, ale skakali jeszcze. No, ja nie będę zdradzał swojego wieku. Co prawda... Ale jedno z mistrzostw, które pan zdobył, to akurat się urodziłem. No widzi pan, no, to mniej więcej mogę sobie... No, więc można sobie mniej więcej wyobrazić, jaki to jest wiek. Także bardzo serdecznie dziękuję za możliwość. Nie będziemy tutaj pokazywać, co się znajduje tutaj wokół. Chcieliśmy tylko powiedzieć, że mamy tutaj 3 butelki wina i mnóstwo krówek, które zjadamy. Ale to oczywiście żart dla telewidzów, także ukłony. Dziękuję też. Już w następnym odcinku zapraszamy na rozmowę z panem Eugeniuszem Lerchem, z którym będziemy również rozmawiali o jego karierze zawodowej, o jego życiu. Także zapraszamy serdecznie Ruch TV. Dajcie łapkę w górę.